Siódma seria gier Orlen Superligi. Jesteśmy w Gdańsku, gdzie czekają nas derby Energii, gdzie czeka nas spotkanie Energii Wybrzeża Gdańsk z Energą MKS Kalisz, a więc nie tylko dwóch drużyn posiadających tego samego sponsora, ale też dwóch drużyn, które są, proszę Państwa, w tabeli ligowymi sąsiadami. No ten zawodnik dzisiaj będzie miał ważną funkcję. No i proszę, pierwsza skuteczna, dobra akcja. Pytanie, jaka będzie odpowiedź gdańszczan. Jest tam Jachlewski, ale atakują jak po sznurku. Znakomicie ta piłka przeprowadzona do prawej strony. Gdzie był Patryk Siekierka? Sygnalizacja gry pasywnej. Będzikowski. Pieczonka. No i to jest bramka numer 3. Ale też szybki środek Wybrzeża. Proszę bardzo. Piłka dostarczona na prawą stronę, gdzie czekał już Patryk Siekierka. Krzysztof Szczecina w tej rywalizacji 29% w bramce, ale on tylko w dwóch spotkaniach bronił, a tymczasem proszę bardzo, znowu dobrze Patryk Pieczonka. Szukamy bramki numer 5 dla Kalisza. Jest z numerem 19, no właśnie, Gracjan Wróbel, który wcześniej nie dostawał szans w ataku. Kowalczyk kapitalnie zagrywa do Krępy i mamy kolejny remis. Kowalczyk, Krępa, mam wrażenie, że troszkę za łatwo teraz gospodarze pozwolili Energii MKS Kalisz. Spróbują na pewno za chwilkę rozciągnąć się u podopieczni Rafała Kuptela. Pytanie, jak to się wszystko potoczy. Jest Kowalczyk, Wróbel, Starcewicz, jeszcze raz do Wróbla, no i to jest bramka numer 7. Bardzo ładnie Gracjan Wróbel. A teraz fantastycznie tutaj dograł Starcewicz do Krępy. Dobre indywidualne wejście Patryka Pieczonki. Czasem na trzech praworęcznych rozgrywających Kaliszanie. Bekisz, ależ to wkręcił. Fantastyczny gol Miłosza Bekisza. Jachlewski czy Szczecina? Znowu Szczecina zatrzymuje Jachlewskiego. Dwuminutową karę. Witoski, lewa strona. Bekisz, ach, wydawało się, że zmieści tę piłkę. Na trzech praworęcznych rozgrywających grać będą gdańszczanie. Jest znowu dobra interwencja Szczeciny. Rzut z drugiej linii skuteczny, proszę Państwa. Jeszcze raz do Macieja Papiny, Stępniak teraz na prawą stronę. Jest bramka, ależ udało się wkręcić Papina, Poważyński. Papina, Stępień, prawa strona, Miklikowski. Poszedł za ciosem i po tej niezłej akcji sprzed kilkudziesięciu sekund teraz znowu wykończył zespołowy atak swojego zespołu. Kto tutaj będzie rzucał? Bartosz Kowalczyk, jest Neidl, jest też próba z prawej strony, ale nieudana. A zatem kończy nam się pierwsza połowa tego spotkania jednobramkowym prowadzeniem. Teraz już jest Neidl i jest to, proszę Państwa, bramka numer 17 tego zawodnika. Pieczonka, ależ miał tam dużo miejsca. Jestem zdziwiony, że nie wiek pomiędzy dwóch zawodników z Kalisza. Teraz Mateusz Jachlewski zostawia rękę Szczecina, ale przy tej dobitce Pieczonki nie miał większych szans, że być może nieco przekombinował. Pieczonka, Papina, jeszcze raz do Pieczonki, proszę. Spokojnie, ale przede wszystkim bardzo tak prosto teraz rozegrali. Na drugim kole Mateusz Jachlewski natomiast już wrócił na swoją nominalną pozycję. Jeszcze raz Papina, Jachlewski. Wróbel teraz było trochę przestrzeni, nie zdążył z interwencją Poźniak. Konrad Militowski. Wróbel. Jeszcze raz do Neidla. Lewa strona, ależ tam zaspała obrona z Gdańska. Konrad Militowski. Sporo miejsca w środku. Tam zauważył tę dziurę Mateusz Jachlewski. No i też nerwy zaczynają pewnie gdzieś dominować w grze Wybrzeża. Teraz bardzo inteligentne zejście z lewego skrzydła na drugie koło. Na pewno bardzo dobry mecz Konrada Militowskiego. Na pewno też świetnie na kole w ataku Piotr Krępa. To są wszystko czynniki, które, powiedziałbym, doprowadzają do tego, że Energa MKS Kalisz może teraz się cieszyć przy ławce rezerwowych z tego wyjazdowego zwycięstwa. No było im bardzo potrzebne. Widzą Państwo, 34 do 30 zawodnik grający między słupkami Energii MKS Kalisz może być z siebie zadowolony. W tych derbach energetycznych Energa MKS Kalisz lepsza od Energii Wybrzeża Gdańsk, wygrywając 34 do 30. Do usłyszenia, do zobaczenia. Życzę przyjemnego niedzielnego wieczoru.